Cześć, witajcie kochani. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym z okazji 10 lat istnienia kanału Rock Day na YouTubie, pierwszego kanału, w którym najstarszego w Polsce, który zajmuje się lekcjami na gitarze. Od 2011 roku działam i wrzucam filmy. Mamy tak, 18 tysięcy subskrypcji pyknęło nam niedawno. 18 tysięcy, wspaniale, niedawno, jakieś parę dni temu. 1060 filmów jak do tej pory zrobione. Coś wspaniałego. 6 milionów wyświetleń wszystkich filmów. Cudowno. Yupikajej. Cudowno. Yupikajej. Z tej okazji mam zamiar Wam zaproponować konkurs. Do wygrania w konkursie. Zacznijmy od tego, co jest do wygrania w konkursie. Jako pierwsze miejsce jest efekt gitarowy firmy Moer. Efekt o nazwie Red Kid. Red Kid. Pudełko jest. Red Kid. Red Kit efekt plus plakat z dźwiękami na gryfie. Mam 10 plakatów do rozdania, więc to jest pierwsza nagroda z tego zestawu. Druga nagroda, kochani, plakat oraz stroj gitarowy i piórka firmy Dunlop z Johnem Cashem. 6 sztuk, grubość, tutaj napisane, że średnia, medium, ale nie dokładnie. W każdym razie piórka gitarowe, Johnny Cash. To jest metalowa taka, takie mam santany, metalowe na piórkę. Zmieści się więcej niż 6, więc można swoje piórka w ogóle trzymać. Więc stroik plus piórka z Johnnym Cashem i oraz oczywiście plakat z dźwiękami na gryfie. Następna osoba wygra złączkę efektową firmy Proel Die Hard, pozłacane końcówki, złączka długości około 30 cm dokładnie, piórka Ref Willy, Mexican Lottery Heavy, też firmy Dunlop, oraz plakat z dźwiękami na gryfie. Kolejna osoba wygra kolejną złączkę efektową plus piórka, które ja osobiście uwielbiam, 1 mm Dirty Donny, nieotwierane, oczywiście to jest nieotwierane, tak, kolejna osoba plus plakat oczywiście. Kolejna, następna osoba to byłaby osoba, która otrzyma ode mnie z mojej kolekcji baner Ibanez oraz plakat z dźwiękami gry na grupie, a tych nagród Wojta zwariował. Oszalał. Kolejna osoba dostanie preparat do oczyszczenia podstrunnicy, gryfu, plus plakat. Kolejna osoba dostanie olejek lemon oil do podstrunnicy, do oczyszczenia gryfu, podstrunnicy, plakat oczywiście. I z tego wniosek, że zostaną jeszcze, ile plakatów jeszcze zostanie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem z tych nagród, plus zostały jeszcze trzy plakaty. 8, 9, 10. Jeszcze, czyli 10 osób dostanie coś. Te 8, 9, 10 osoba dostanie po prostu plakat, plus jeszcze coś tam od siebie dorzucę. Więc myślę, że będzie każdy zadowolony. Ale dobra, teraz jaki jest cel tego konkursu? Pierwsza rzecz to jest nagranie riffu. Nagranie riffu swojego własnego, nieskopiowanego z jakiegoś zespołu, nie przerobionego z jakiegoś zespołu w stylu Enter Sandman, tym, tym, na przykład nie. Chodzi o to, żeby maksymalnie to potraktować też jako kolejne ćwiczenie. Bo wiecie, kanał Rock Day zajmuje się generalnie nauką gry na gitarze, basie, może jeszcze jakieś inne instrumenty dojdą. I chodzi o to, że ja zawsze staram się po prostu myśleć w ten sposób. Ćwiczymy, w każdych możliwych warunkach ćwiczymy. Czy jedziemy w autobusie, ćwiczymy, chociażby na suchopalce ćwiczymy. Czy umysł, powtarzanie dźwięków. Jeżeli mamy gitarę, ćwiczymy na gitarze. Jeżeli mamy konkurs, robimy coś, co pozwoli nam w jakiś sposób rozwinąć swój warsztat gitarowy czy basowy. Nagrać riff. Może to być, może wziąć udział basista i gitarzysta, jak najbardziej basista i gitarzysta. Może być riff na gitarze. Może być też riff na basie, jakiś motyw na basie.
riff, to znaczy jest to jakiś fragment. Dajmy jako przykład na przykład, motyw z Metalliki For Whom the Bell Tolls. Jedno kółko, czyli jedna fraza inaczej, to jest tydym, tydym, tym, tydydydym, tydydydu, tydydu, tydym, tydym, tym, tydydydy. I teraz jedno kółko z tego to jest dokładnie to. Tydym, tydy, tym, tydydydym, tydydydu, tydydydy. To jest jedno kółko, jedna fraza. I tutaj, żeby nagrać cztery takie frazy. Tak jak w tym na przykład Focum de Beltos. Tydy, tydy, tym, tydydydym, tydydydu, tydydydum, tydy, tydy, tym, tydydydym, tydydydu, tydydydum, tydy, tydy, tym. Prawda? Czyli cztery takie kółka, żeby zagrać. Ważne, żeby były cztery kółka, żeby było równo. Tak jak jeżeli tworzymy utwór, zawsze ta fraza Focum de Beltos brzmi tak samo. Zawsze tak samo. Smoke on the Water zawsze brzmi tak samo, zawsze ma tyle samo dźwięków. Ty, ty, tym, 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 ty, dym, tym, 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 ty, tym. O, tak wygląda i zawsze tak ma być, więc tutaj mamy zrobić koniecznie, żeby też tak było. Co do stylistyki. Od rocka po death metal, melodic death metal, metalcore, ale nie black metal. W sensie chodzi o to, żeby było jak najbardziej melodyczne, niekoniecznie, żeby było tremolo i szybkie kostkowanie jednego dźwięku. Trrr. Wiecie, żeby po prostu było maksymalną ilość melodii, którą możemy wyciągnąć z tego riffu. Żeby po prostu pokazać bardziej twórczość melodyczną niż techniczne umiejętności szybkiego kostkowania. Może być riff, sama gitara i może być podkład. Jeżeli ktoś potrafi zrobić na komputerze podkład na podkład perkusyjny, może być podkład i ta gitara. Jeżeli ktoś nie umie, nie wiem, nie potrafi, nie ma czasu, to może być sama gitara. Tylko oczywiście byleby to się trzymać tego rytmu. Może być, prawda, musi być wyćwiczone najlepiej z metronomem też, prawda? Tydy, tydy, tym, tydy, ty, tym, tydy, tu, tu, tydy, tum. Lubiło tydy, tydy, tym, tydy, 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 tym, prawda? Rozumiecie, o co chodzi. Od rocka do metalu, taka stylistyka. Druga rzecz. Nagrać na YouTubie. Trzecia rzecz, zatytułować po swojemu jakoś, na przykład, nie wiem, Przemyślenia Szalonego Ogiera, na przykład, plus Konkurs Rock Day, żeby to było w tytule. Konkurs Rock Day. Na Facebooku wrzucić ten filmik na Facebooku, bo można nagrać na YouTubie, ale wrzucić na Facebooku, koniecznie wrzucić go na Facebooku. Można go nagrać na Facebooku i go wrzucić na Facebooku. W każdym razie oznaczyć mnie, oznaczyć Wojtek Pietraszek, albo najlepiej oznaczyć w ogóle, dać link do kanału, do strony głównej kanału po prostu. Mnie nie musicie oznaczać, bylebyśmy innych zachęcili też do nauki gry na gitarze, czyli po prostu link do kanału. Wysłać link do Discorda. Mam kanał Rockday, ma swojego Discorda, coraz więcej osób tam przychodzi. Mamy specjalną zakładkę konkurs na 10 lat kanału Rockday i tam wrzucamy po jeden raz dany link. Chodzi o to, że tu będziemy mieć bazę wszystkich tych riffów, które nagracie. Żeby nie było jeden na maila, drugi na Messengera, inny na Facebooka w wiadomości. Ja później nie mogę złapać tych wszystkich. Tych wszystkich informacji, więc najlepiej na Discorda. Przy okazji dołączcie do Discorda, mamy zarąbiste, bardzo fajne gadki, działy różne o gitarach, o basach, o efektach, o wzmacniaczach, o zespołach, nauka, nasze umiejętności, mamy nawet ryneczek, jakiś sprzedajemy rzeczy, memy, no i właśnie ten konkurs, który też mamy zawarty, dodatkowy. Termin nadsyłania tych wszystkich riffów to jest 17 marzec, czyli w zasadzie jakieś 3 tygodnie, to jest termin wrzucania tych naszych prac i w zasadzie teraz można powiedzieć, a ja będę to Wojtas oceniał. Ja to chcę ocenić na takiej zasadzie przede wszystkim, żeby było spójne. Na podstawowa rzecz dotycząca spójności to jest to, żeby po prostu było żeby było zagrane równo, żeby ta powtarzalność była stała. Wiadomo, nie musi być 4 razy powtórzone to samo, może być na przykład raz powtórzone jest jakaś końcówka inna, drugi raz jest jakaś inna końcówka, trzeci raz jest na przykład ta sama końcówka co pierwsza, albo czwarty raz ta sama co druga końcówka, prawda? Chodzi, żeby to była pewna spójność, pewna powtarzalność, bo to może być jako na przykład riff do zwrotkowy, może być jako zwrot
refrenowe, może być jako intro, może być jakieś, jakkolwiek to możemy zawrzeć, byleby to było spójne, żeby było no, prawda, równo zagrane. Jakby tu już walory, powiedzmy, takie artystyczne w stylu, na przykład o zarąbisty motyw, na przykład tam mamy jakiś tam interwał zawarty, który powoduje, że faktycznie coś ciekawego jest. Jakieś techniki artykulacyjne też można wrócić, ale generalnie nie będę świrował na zasadzie tu jest jeden dźwięk nie taki, więc odpada. Po prostu i tak jest, będzie 10 osób. Ciekaw jestem, będzie ile będzie linków, ile będzie nagrań. Mam nadzieję, że będzie 1500. Ale w zasadzie po prostu będziemy oceniać na takiej zasadzie. Najważniejsze, żeby właśnie było spójne, żebyście też wiedzieli, co robicie, nie? Że nie nagrywam na pałę coś i wrzucamy, tylko żeby faktycznie to było spójne, żeby było widać, że ta osoba, która to wymyśliła, że ma faktycznie jakby pomysł na ten riff, no nie? Więc mi się wydaje, że to jest właściwie, chyba właściwie wszystko. 17 marca będziemy to chyba, będziemy rozstrzygać konkurs. 10 osób dostanie nagrody, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach.